Dużo można by mówić o tak zwanych karanach, ale jestem przekonany, że wszyscy dobrze wiedzą, co to za produkt i co to za firma. Niejednokrotnie zapewne i niejednemu śniło się, że w któreś piękne śnieżne święta znajduje ich kredki pod choinką. I w tym roku Mikołaj za pośrednictwem Karan de Asche Polska przysłał mi taki oto zestaw. Mówię serio, znalazłem autentycznie pod choinką. Dlatego też pierwszym noworocznym postanowieniem było narysować jakiegoś piesowatego właśnie tym zestawem i podzielić się z Wami moimi odczuciami. Czy warto się nimi interesować? Czy nie ma sensu zawracać sobie głowy durnymi marzeniami? Szczególnie, że kredki tej firmy to już najwyższa półka cenowa i trzeba sporej świnki skarbonki, by sobie na nie pozwolić. No właśnie, Karan de Asche kojarzy nam się przede wszystkim z prestiżową jakością i równie prestiżową ceną. Dla wielu osób taki luksus to tylko marzenie i mogą nadal jedynie śnić, by kiedyś wpadło to pudełeczko pod ich choinkę. Ale z uwagi na fakt, że zbliżają się walentynki, może ktoś z Was będzie mógł spełnić marzenie ukochanej osobie. Albo ukochanemu sobie. Oglądajcie uważnie do końca, bo myślę, że będzie warto. No i mamy to oto piękne pudełeczko zawierające kredki Karan de Asche. Będą to, jak wiecie już z opisu filmu z tytułu Suche pastele w kredce, 76 sztuk pasteli suchych. I narysujemy sobie nimi pieseła. Ja już tu zrobiłem, przygotowałem szkic. Mam nadzieję, że tu cokolwiek będzie widać. Trochę za lekko go zrobiłem, no ale jakoś może sobie damy radę. Ja tego psa już kiedyś rysowałem, jak znajdę, za chwilkę Wam tutaj wrzucę rysunek. Tutaj mamy wydruk. Robiłem go już wcześniej kredkami, bodajże Winsor & Newton, bardzo malutkim zestawem, więc tam nie było wielkiego pola do popisu. Mam nadzieję, że tutaj ten pieseł pastelami wyjdzie nam o wiele lepiej, ale to będzie fajne porównanie, że zobaczymy, jak to wychodziło zwykłymi kredkami ołówkowymi i jak to wyjdzie teraz z suchymi pastelami. Ja codziennie używam kredek Faber-Castell i do nich jestem przyzwyczajony, mam tutaj taki chaos. Tak wyglądają moje kredki na co dzień. Nie są poukładane, znaczy są poukładane według mojego standardu, natomiast te kredeczki będziemy mieć piękne, eleganckie, nowiutkie. 20 kredek Luminansów to są kredki, które miałem wcześniej tej firmy. Nieduży zestaw, też robiłem nimi rysunek, jeśli znajdę, to za chwilkę też Wam tutaj wrzucę. Mało kolorów miałem do dyspozycji, więc ten rysunek był bardzo prosty. Kredki może nie do końca mnie oczarowały, bo zrobiłem nimi tylko jedną prostą pracę, ale obiecałem sobie, że zakupię większy zestaw tych karanów i luminansów i spróbujemy coś zrobić większego. Wracamy do suchych pasteli. Tu już mamy zestaw spory, 76 kredek, także tutaj mam nadzieję wyjdzie nam naprawdę, naprawdę niezły rysunek. Jeszcze Wam pokażę ciekawostkę. Właśnie, kochani moi, mam tutaj zestaw 80 sztuk Pablo od Karan de Asche. Ja ten zestaw zamówiłem pół roku temu i wyobraźcie sobie, zapomniałem o nich. Zobaczcie, one są jeszcze w zasadzie nieotwierane, nieruszane, niedotykane. 6 miesięcy temu zamówiłem sobie, bo słyszałem, że one są takim czymś pomiędzy Faber-Castellami a Prismacolorami, więc zamówiłem z ciekawości. Chciałem zobaczyć, jakie one będą. Słyszałem o tym porównaniu właśnie do Faber-Castell, do polichromosów. To mnie strasznie zainteresowało, zaintrygowało i zamówiłem te kredki i zapomniałem, wsadziłem do szafy i one od pół roku tam leżą. Dopiero teraz, kiedy wziąłem się za nagrywanie kredek pasteli karanów, to przypomniałem sobie, że mam te Pabla. Mam te kredki Pablo 80 sztuk jeszcze niedotykane, także myślę, że spotkamy się jeszcze na filmie z testem, z recenzją właśnie tych Pablosów. Dobra, 76 sztuk pasteli. Tak to wygląda, moi drodzy.
a jeszcze, czekajcie, pudełko tekturowe, to ciekawe, że firma z bardzo wysokiej półki, z najwyższej półki, daje nam tekturowe pudełko, nie metalowe. Nie wiem, może to względy ekologiczne, że teraz to jest na czasie, więc się pięknie wstrzelili. Z tyłu mamy zestawienie kolorów, takie otwierane po prostu pudełeczko, wieczko zdejmujemy i w środku mamy tacki z kredkami. Zobaczcie, jakie piękne kolory. Jeszcze o tych kolorach za chwilkę powiem. Tu są takie uszy z takiego eleganckiego, ekskluzywnego materiału, jakiś zamsz, coś takiego. Tylko że te uszy są dosyć małe i ciężko to złapać. Ja mam grube paluchy, słuchajcie. I jak jeszcze to pierwszą tackę nie mam problemu wyjąć, tak, z tą drugą już mam pewien kłopot, żeby to wyciągać muszę się trochę z tym posiłować, podłubać tam, moje paluchy tam się średnio mieszczą, także pomysł taki, no mogłyby być te tasiemki, ten materiał troszeczkę większy. I ostatnia tacka to w zasadzie nie tacka, a ta gąbka jest już niewyjmowana, trzecia. Też mi się to średnio podoba, bo ja lubię sobie wszystkie te tacki wyjąć, a tutaj mamy tą ostatnią w takim pudełku dosyć wysokim, ten rant dosyć wysoki, także gdzieś położymy dalej, to nam część kredek się zasłania przez ten rant. Wolałbym chyba wyjmowane te tacki wszystkie. One są ułożone w gąbce, bardzo miękkiej gąbce i odseparowane są te kredki od siebie, także nie dotykają się, nie stukają o siebie i myślę, że dzięki temu również będą mniej połamane. Postaram się to wam tutaj ułożyć tak, aby były widoczne wszystkie te kolory. Te kolory są bardzo ciekawe. To jest rzecz, która od razu mi się rzuciła w oczy i nawet gdzieś w opisie tych karanów w którymś sklepie internetowym znalazłem, że są bardzo nietypowe kolory, nad którymi pracowali 6 miesięcy, testowali, próbowali, kombinowali z tymi kolorami i myślę, że trochę się udało, bo mamy tutaj trochę kolorów właśnie nietypowych, których nie znajdziemy w innych kredkach, w innych zestawach. Szczególnie mnie ciekawią te jasne brązy, w ogóle te odcienie takie pastelowe. Zobaczcie, mamy pastele, ale pod względem konsystencji kredek i sposobu pracy, ale tu również mamy takie pastelowe kolory, bardzo delikatne, bardzo jasne i podobno bardzo świetliste. Ponoć to mają być kolory bardzo intensywne, świetliste i bardzo kryjące. Ale mnie właśnie ciekawią te jaśniutkie kolory, te jaśniutkie beże, jaśniutkie brązy, jaśniutkie żółte barwy, niebieskie. Zobaczcie, ten kolorek taki bardzo fajny. Nie dość, że taki żółto-zielony, to jeszcze właśnie bardzo jasny. Ten jest bardzo fajny. Też jaśniutki, taki bardzo pastelowy kolor, dosyć nietypowy jak na kredki. I tych kolorów często mi brakuje. Zobaczcie, takich bardzo wręcz w kolorze skóry, odcieniu skóry ludzkiej. Tych kolorów mi brakuje w innych kredkach, w innych zestawach. Ja zawsze się strasznie cieszę, kiedy widzę takie jasne brązy, jasne beże. Producenci zdecydowanie za mało ich dają, a za dużo na przykład odcieni żółtych czy czerwieni. Przynajmniej tak na mój gust. Czerwonych mogło być o wiele mniej, żółtych mogło być o wiele mniej. A dołożyć tych brązów. Tego mi zawsze, zawsze brakuje. Dobra, tak wyglądają kredki w pudełku. Myślę, że spokojnie możemy lecieć do rysowania naszego pieseła. Zobaczymy, jak on wyjdzie w tych cudnych, drogich, wspaniałych pastelach. Jeszcze tylko wspomnę, że do narysowania rysunku wybrałem jedyny papier, jaki uważam nadaje się do rysowania pastelami, czyli pastel mat. Przynajmniej lepszego do tej pory nie znalazłem i kolor taki, żeby pasował do psa, czyli brązowy. No to lecimy. Nie wiem dlaczego, przyznaję szczerze, nie mam bladego pojęcia, dlaczego rysowanie psów zaczynam zawsze od oka. Jak już wiele razy powtarzałem w każdym miejscu i również chyba gdzieś tutaj na YouTubie, na nagraniach, na moich filmikach, że rysowanie portretów ludzi zaczynam zawsze od włosów i od lewego górnego rogu pracy. To ma takie względy praktyczne, ponieważ żeby wycieniować dobrze twarz w sposób prawidłowy, warto mieć zrobione naokoło twarzy, naokoło głowy już włosy. One nam będą wyznaczać tony szarości twarzy czy kolorów, jeśli rysujemy pracę kolorową. Natomiast portrety zwierząt zawsze, ale to zawsze, zaczynałem od oka. Od tego oka po lewej stronie, to oczywiście warunkuje to też, że jestem praworęczny i zawsze zaczynam od lewej strony, więc od lewego oka patrząc na rysunek.
Aczkolwiek nie wiem, skąd się właśnie to wzięło, że portrety zwierząt zaczynam od oka, czyli nie od ucha na przykład, górnego, lewego, ale od oka. Nie mam bladego pojęcia. Może dlatego, że to oko od razu przykuwa nam uwagę narysowane. Może dlatego, że tam się znajduje zawsze ta najgłębsza czerń, największy cień rysunku i to też nam warunkuje pozostałe kolory, pozostałe cienie. No mniejsza z tym, nie będę tutaj teraz rozkminiał i wam głowy zawracał, dlaczego jest tak, a nie inaczej, ale tak już jest. Portrety zwierząt zawsze zaczynałem od tego lewego oka. I tak też robię teraz. I moi drodzy, żeby ten film nie trwał 3 godziny, bo 3 godziny rysowałem ten rysunek, mogę wam zdradzić. Może jedni powiedzą dużo, inni powiedzą mało. Uważam, że rysowałbym go szybciej. Myślę, że zamknąłbym się spokojnie w 2 godzinach, gdybym nie nagrywał. Przy nagrywaniu zawsze rysowanie wychodzi dużo dłużej. Trzeba sprawdzać kadr, trzeba sprawdzać światło, przestawić aparat. Zawsze rysowanie z nagrywaniem będzie dłuższe. Dlatego myślę, że spokojnie 2 godzinki bym się wyrobił z tym piesełem. Żeby nie przedłużać, żeby nie trwało to faktycznie 3 godziny, ten film przyspieszamy. Oczywiście zrobimy z tego film przyspieszony, a ja w trakcie, wy sobie tutaj oglądajcie, ja w trakcie powiem kilka słów, nie będę się bardzo dużo rozgadywał, spokojnie, powiem tylko parę słów, parę takich moich odczuć na temat tych kredek. Żeby tak naprawdę powiedzieć więcej coś o tych kredkach, trzeba by było nimi porysować trochę dłużej, zrobić kilka prac. Natomiast no, miałem do czynienia z wieloma już kredkami, z wieloma pastelami, więc jakieś swoje odczucia mam, oczywiście bardzo subiektywne, słuchajcie moi. Te wszystkie testy, recenzje, które ja robię, to są moje odczucia bardzo, bardzo subiektywne. Tu nie ma obiektywizmu. Obiektywizm możemy sobie przeczytać na stronie producenta, natomiast opinia jakakolwiek by nie była, czy moja, czy kogo innego, zawsze będzie subiektywna. Także ja wam dziś przekażę kilka moich odczuć na temat tych kredek. Przede wszystkim budowa kredek, jakość, to są kredki drogie. Jeśli nie czepić się i nie powiedzieć, że najdroższe, może znajdziemy jeszcze jakieś droższe, ale to są w takim razie jedne z najdroższych kredek. To jest ta już najwyższa półka, zresztą Karen Deasche jest znany z tego. My co prawda znamy tę firmę, podejrzewam, najbardziej z kredek z luminansów. Myślę, że każdy o nich słyszał, ale powiem wam, że znajomość tej firmy, tej marki w Polsce jest bardzo nikła. Ja sam nie wiedziałem, jakie oni mają produkty. Też zawsze, mówiąc Karen Deasche, miałem na myśli luminanse. Okazuje się, że oni mają pastele suche, oni mają pastele tłuste, oni mają kredki Pablo, które wam pokazałem, które kupiłem i których jeszcze nie użyłem. Przyznaję się, mea culpa, nadrobię ten błąd szybciutko i myślę, również zrobimy sobie fajny filmik, coś narysujemy tymi kredkami, zrobimy jakąś recenzję, ale oni mają w swojej ofercie jeszcze bardzo, bardzo dużo przeróżnych innych produktów. Warto wejść na stronę Karen Deasche i zobaczyć, co oni mają, bo mają, słuchajcie, nawet temperówki. Dobra, wracam do samych kredek. Ich budowa i jakość, z uwagi na to, że są dosyć drogie, że to jest ta najwyższa półka, no spodziewalibyśmy się, że te kredki są solidnie zrobione, że no nie będziemy mieli do czynienia z chłamem rozlatującym się, popękanym, połamanym, z którymi mielibyśmy jakieś problemy i powiem wam, że tak właśnie jest. Znaczy w sensie tym, że nie to, że mamy jakieś problemy, tylko że właśnie nie mamy żadnych problemów z tymi kredkami. Pod względem ich budowy, pod względem takim technicznym. Zrobione są naprawdę z dbałością o każdy szczegół. Biorę kredkę do ręki, ona jest bardzo dobrze wyważona, nie jest ani za lekka, tak jak mam wrażenie na przykład przy ołówkach Brazil, tych żółto-czarnych, takich drewniano-czarnych, one były bardzo lekkie, bardzo fajne wrażenie, bo dotykało się kredkę, brało się do ręki, ona prawie w ogóle nie było jej w dłoni czuć, ale myślę, że są trochę za lekkie te ołówki.
Tutaj mamy taką sytuację, w której myślę, że kredki są idealnie wyważone, idealnie ważą. Bierzemy kredkę do ręki i czujemy tę kredkę, ale nie jest ona zbyt ciężka, nie jest ona zbyt lekka. Moim zdaniem to jest właśnie kredka, która powinna ważyć tyle, ile tutaj waży. To mi się strasznie podoba. Jeśli chodzi o jakość, jakość naprawdę jest na najwyższym poziomie. Tutaj spasowanie tego środka kredki, tego rysika, uciekło mi słowo, jak to się nazywa, no mniejsza z tym, tej całej pasty pastelowej w środku, z drewnem cedrowym oczywiście, jest bardzo dobre. Tutaj nie ma żadnych odchyłów, tu nic się nie rusza, nie lata. Naprawdę tu się nie ma do czego przyczepić. Wszystko jest idealnie spasowane, wręcz po zatemperowaniu, o czym jeszcze za chwilkę powiem. Mamy wrażenie, że to wszystko jest jedna całość. To jest naprawdę mega dobra robota. Fajną rzeczą jest ten kolor na końcówkach kredek. I w tych kredkach trzeba przyznać, że te kolory na końcówkach faktycznie odpowiadają temu, co później zostawiają te kredki na papierze. Także jeśli widzicie kolor końcówki, w niektórych kredkach tak było, że kolor końcówki nie do końca oddawał to, co ona faktycznie rysowała, co zostawiała na kartce. Tutaj mamy taką sytuację, że ten kolor końcówki faktycznie jest tym kolorem, który ma kredka. Także jeśli chcecie dany niebieski, dany brązowy, dany beż mieć, patrzycie po końcówce, rysujecie i to faktycznie jest to. Także tutaj bardzo, bardzo duży plus dla firmy. Przekrój kredki, moi drodzy, jest sześciokątny. I trochę się tego obawiałem, bo kiedy w zwykłych kredkach, jeszcze to jest do przeżycia, to w pastelach ja osobiście bardziej preferuję okrągłe kredki. Dlaczego? Może to wynika z mojego podejścia do kredek, do pasteli szczególnie. Ja temperuję kredki zwykłą temperówką. Albo zwykłą temperówką, albo na korbkę, albo elektryczną. Ale nie mam nawyku temperowania kredek nożykiem. Pastele według wszelkich zaleceń powinno się temperować nożykiem. Ja tego nie robię, używam temperówek i tutaj naprawdę miałem spore obawy, czy nie będzie problemu. Mamy kredkę sześciokątną. Wiecie, jak się zachowują kredki czołówki sześciokątne? No, bardzo często jest trudno je zatemperować. Ale kolejny raz się powtórzę, została tutaj wykonana naprawdę perfekcyjna robota i ta kredka, mimo że jest sześciokątna, mimo że ma te rogi, ma te kanty, to one są lekko zaokrąglone i nie ma problemu z temperówką. To znaczy, nie ma problemu z w miarę ostrą temperówką, w miarę nową temperówką. Bo na początku zacząłem temperować jakąś bardzo starą temperówką, którą już używam, nie wiem, od roku czasu i co niektóre kredki mi się łamały. Podczas temperowania łamał mi się ten nosek. Myślałem sobie już naprawdę, że będzie to minus tych kredek, że jednak one się kruszą, łamią, ale tknęło mnie w przebłysku geniuszu, wziąłem nową temperówkę, ostrą temperówkę i okazuje się, że problem całkowicie zniknął, także nie był to problem kredek, a problem starej temperówki. Jeżeli bierzecie nową temperówkę, ostrą temperówkę i macie ten nawyk temperowania, a nie ostrzenia nożykiem, tak jak ja, to nie będziecie mieć z tymi kredkami żadnego problemu, pod warunkiem, że właśnie weźmiecie w miarę nową, w miarę ostrą. Ja też wziąłem tutaj temperówkę później, nie najnowszą, już też używaną parę razy i już później mi się te kredki absolutnie w ogóle nie łamały. Temperowały się na bardzo ostry szpic. Oczywiście też polecam temperować w tym otworze grubszym, żeby ten nosek pasteli nie był zbyt ostry, zbyt długi, bo wtedy narażacie faktycznie go na skruszenie, a często jeżeli pracujecie nad szczegółami rysunku, to myślę, nie chcielibyście, aby ta kredka wam się złamała w jakimś bardzo newralgicznym punkcie. Także tutaj też jest, kochani, bardzo, bardzo duży plus dla firmy. Na stronie jednego ze sklepów, chyba na sklepplastyczny.pl, przeczytałem w opisie tych kredek coś takiego, że te kredki to niedościgniona świetlistość i czystość kolorów, znakomita siła krycia, wyjątkowa światłoodporność.
I teraz tak, wyjątkowej światłoodporności nie jestem w stanie dla Was sprawdzić, bo musiałoby to potrwać kilka lat, wystawić to na słońce, chociaż robiłem takie testy papierów. Słuchajcie moi, robiłem takie ekstremalne testy papierów, gdzie brałem papier, wsadzałem go w lecie do samochodu za przednią szybę, zakrywałem różnymi przedmiotami ten papier i zostawiałem na kilka dni na pełnym, ostrym słońcu w lecie. Lipiec, sierpień, kilka dni w mocnym słońcu, słuchajcie, i okazywało się od razu, który papier jest dobry. Jeśli położyliście jakikolwiek przedmiot na takim papierze pod przednią szybą samochodu, po kilku dniach kiepskie papiery miały odbarwienia w tym miejscu. Niestety, kredek nie jestem tutaj w stanie sprawdzić. Mógłbym co prawda tego piesa, którego tutaj narysuję, wziąć na kilka dni do samochodu, wystawić za przednią szybę, przykryć czymś, ale tak się składa, że mamy zimę, mamy w tej chwili śnieg, zero słońca prawie, no nie, przepraszam, było ostatnio słońce, ale 15 stopni czy 20 stopni mrozu, więc myślę, że ten test nie przejdzie. Także wyjątkową światłoodporność sobie zostawię, o niej nie będę mówił, ale tak, czepię się tych poprzednich rzeczy, czyli niedościgniona świetlistość i czystość kolorów, tak to pięknie napisane, i znakomita siła krycia. I moi drodzy, muszę powiedzieć, że to szczera prawda. Ja wiem, jak to teraz wygląda, że Chris teraz wychwala kredki, bo dostał od firmy kredki, więc musi teraz powiedzieć wszystko, co najlepsze o nich. Otóż nie. Naprawdę jestem zdziwiony. To, co Wam mówiłem na samym początku, kiedy pokazywałem Wam dopiero po otwarciu pudełka te kredki, że one mają nietypowe kolory. Znaczy, no nie tyle nietypowe, co mają kilka kolorów, za którymi ja zawsze tęsknię w każdym innym zestawie. Czyli te jasne, takie pastelowe, delikatne kolory. Nieczęsto się trafia zestaw kredek, który takie barwy posiada. Ja zawsze cierpiałem i nie rozumiem, dlaczego producenci kredek nie dają z reguły tych jasnych odcieni, że kolor zaczyna się, oprócz żółtego na przykład, cholerka, no nie rozumiem, dlaczego jeśli producent wrzuca kredki do pudełka, to daje nam 10 odcieni żółtego, od białego, bardziej żółtego białego, jeszcze bardziej żółtego białego, ciemnożółtego białego, ciemnożółtego, jasnożółtego. Tych odcieni 10-15 żółtego od bieli do faktycznie żółci, po jakiego grzyba nam tyle tych żółci jest? I dlaczego nie można dać w ten sam sposób na przykład bardzo delikatnych odcieni czerwonego, bardzo delikatnych gradacji zieleni, a już zupełnie tęsknię za takimi jasnymi odcieniami brązu. Brązy w kredkach uważam, ponieważ ja najczęściej rysuję portrety ludzi i portrety zwierząt, więc najczęściej w kredkach brakuje mi brązów. Zawsze wybierałem wszelkie zestawy kredek właśnie po ilości odcieni brązów. I nigdy nie umiałem zrozumieć, dlaczego w kredkach zaczynają się te kolory od brązowego, i później jest ciemny brązowy, ciemniejszy brązowy, najciemniejszy brązowy, czarny. Dlaczego do licha jasnego nie można zrobić jasnych brązów, takich, wiecie, naprawdę jasnych? Ja wiem, że można wyjść z założenia, że weźmiemy sobie brąz, powalimy po nim białą kredką i będzie jasny brąz. Guzik, prawda, bo niszczy nam się struktura papieru, niszczy nam się charakter kredki, zaczyna się to blendować. Ja nigdy za blendowaniem nie byłem. Jasne odcienie brązów, jasne odcienie czerwieni, jasne odcienie zieleni, błękitów. Boże mój kochany, dlaczego nie ma w kredkach jasnych odcieni błękitów? Niebo, kiedy rysujemy niebo, to za czym naprawdę tęsknię, to jasne odcienie błękitów, takie naprawdę delikatne, takie mgiełki. No, ciężkie coś mnie trafia, kiedy biorę zestaw kredek, no już pomijam te brązy to jest moja bolączka i rzadko który zestaw kredek ma jasne brązy, takie naprawdę jasne, fajne, jaśniutkie brązy. Błękity się częściej zdarzają, ale właśnie te błękity, kiedy rysujemy niebo, no aż płakać o te błękity takie bardzo, bardzo jasne, pastelowe. I tutaj Caran d'Ache wychodzi
nam naprzeciw, naszym potrzebom, i chwała im za to, że zrobili te odcienie, nie wszystkie, brakuje mi kilka kolorów, za chwilkę o tym też powiem, ale te błękity jaśniutkie mamy, zielenie jaśniutkie mamy, mamy takie świetnie złamane żółcio-zielenie. Błękity bajeczne, po prostu bajeczne, jasne błękity. Jeśli ktoś będzie rysował niebo pastelami, to będzie zakochany w tych kredkach, gwarantuję wam. W brązach mamy kilka fajnych odcieni i beżu, i jasnych brązów. I za to dzięki wam, Karen Deasze, że zrobiliście takie kolory. To jest rzecz, za które naprawdę klękać na kolanach i bić głową o posadzkę za takie kolory. I gdybym nie miał innego powodu, dla którego chciałbym kupić te kredki, to kupiłbym je ze względu na te barwy. Faktycznie te barwy, one są inne niż w pozostałych zestawach kredek u pozostałych producentów. To są takie barwy rzadko, naprawdę bardzo rzadko spotykane. Polecam wam te kredki ze względu właśnie na te kolory. Jeśli wam brakowało, tak jak mi, tych bardzo delikatnych odcieni, to te kredki spełnią wasze wymagania. Co prawda brakuje mi jeszcze czerwieni. Czerwieni, jasnych czerwieni. Tutaj mi zabrakło tych pastelowych odcieni czerwieni. Kurczę, ja wiem, tam jest parę beży, fajnych beży, ale takie czerwienie, które by były delikatnymi różami, delikatnymi czerwieniami, tego mi trochę tutaj zabrakło. Błękity, cuda, naprawdę piękne błękity i szarości. Zielenie też mamy bardzo jasne, żółcie oczywiście, to już w każdych zestawach jasne żółcie są, tutaj też mamy. I mamy brązy, kocham Karen Deasze za te brązy, za te jaśniutkie brązy. To jest coś cudownego, aczkolwiek, żeby nie było, moi drodzy, że tak przechwalam, zachwalam, wychwalam i stawiam pomnik firmie, to muszę powiedzieć, że niestety brakuje mi w tych brązach średnich brązów. Są ciemne brązy, są bardzo jasne, fajne brązy. Niestety brakuje mi tutaj przejścia takiego gładkiego, idealnie od jasnych do ciemnych brązów. Wiecie, takiego pięknego, eleganckiego stopniowania, krok po kroku. Mamy bardzo jasne brązy, mamy dwa może średnie brązy i mamy ciemne brązy. I tu mi trochę tego zabrakło, bo rysując psa, potrzebuję tych brązów naprawdę sporo. Chodzi mi o takie brązy, które będą się od siebie różniły kolorystycznie. Nie tylko, przepraszam, nie tylko tą gradacją tonalną, nie tylko walorem, ale będą się różniły charakterystyką koloru, że ten brąz będzie jeden ziemisty brąz, drugi będzie ciepły brąz, trzeci będzie zielonkawy brąz. Trochę tego zróżnicowania brązów mi zabrakło. Wychwalam was naprawdę, Karen Deasze, za jasne brązy, za te pastelowe brązy, beże. To jest coś pięknego, tylko brakuje mi tutaj tych brązów, takie zróżnicowania koloru tego brązu, bo ten brąz jest praktycznie cały czas jednakowy. Tam jest jeden odcień taki żółtawy brąz, jest brąz ziemisty i brąz taki ciepły, czerwonawy. I tyle. I to jest wszystko, jeśli chodzi o brązy. Mi trochę tego zabrakło. Ja jestem wymagający, jeśli chodzi o kolory brązowe i tutaj trochę, szczerze mówiąc, cierpię z tego powodu. Ale to jest jedyny taki minus, jeśli chodzi o kolory. Tu było jeszcze wspomnienie o świetlistości i czystości. I to jest też prawda. Moi drodzy, to jest prawda. Ja oczywiście, kiedy czytałem ten opis, to się zastanawiam, o co tu w ogóle chodzi? Niedościgniona świetlistość i czystość. Czyli, że co? I podczas rysowania okazało się, co? Okazało się, że te kolory, one faktycznie są... Wiecie, to trzeba chyba nawet spróbować na własnej skórze, żeby zrozumieć. One są faktycznie takie świetliste. Kiedy nakładamy te błękity na rysunek, one aż dają po oczach. Nie to, że są jakieś tam żarówiaste, tylko są naprawdę takie, no to jest dobre słowo, świetlistość i czystość. Te kolory są bardzo czyste, takie pierwotne i bardzo świetliste. Czyste to jest dobre słowo.
Myślę, że w ogóle to jest atut Karen D'Ache, bo w luminansach, ja co prawda miałem malutki zestaw 20 kolorów, ale w tych luminansach też te kolory były takie soczyste, takie czyste. Nie to, że wiecie, plastikowe i takie tandetne, odpustowe, ale takie profesjonalnie czyste, świetliste. Nie wiem, czy mnie rozumiecie. Ja tego też nie umiem słowami oddać, ale wierzcie mi, że to jest prawda. Ktoś tutaj naprawdę trafił w punkt. Świetlistość i czystość kolorów. To jest rzecz, za którą naprawdę też należy się duży plus firmie. I co tam było jeszcze? Znakomita siła krycia. I to jest kolejna rzecz, którą muszę powiedzieć. Tak. Muszę powiedzieć, słuchajcie, ja z reguły nagrywam testy, recenzje, szukam problemów, zresztą czepiam się, bardzo często czepiam się. Kohinor dostał ode mnie baty za ołówki 8B. Uwielbiam ołówki Kohinora, te żółciutkie, seria 1500, kocham je. Ale ołówki 8B, które oni produkowali, może teraz to się trochę zmieniło, ale wtedy, kiedy robiłem test, to była masakra, one się łamały za spojrzeniem. Wystarczyło spojrzeć na ołówek 8B i on był już połamany i pokruszony. I czepiam się, często się czepiam, bo naprawdę ja przepracowałem 20 lat w zawodzie rysownika, rysowałem po kilka prac dziennie i wymagania miałem naprawdę wyśrubowane i często robiąc recenzje, robiąc testy, podchodzę jak pies do jeża do różnych rzeczy i z reguły nastawiam się na to, że będę krytykował, będę marudził, natomiast tutaj no nie mogę, wierzcie mi, nie mogę, nie robię to dlatego, że dostałem te kredki, bo Nie powiem wam jeszcze, powiem wam na końcu tego filmu, dotrwajcie do końca. Na końcu wam powiem, bo co, bo dlaczego nie reklamuję tej firmy po prostu dlatego, że dostałem te kredki. Ale dobra, wracamy do kolorów. Znakomita siła krycia. To jest rzecz niezaprzeczalna i tu naprawdę byłem porządnie pozytywnie zaskoczony, bo kolory faktycznie świetnie się kryją. Bardzo dobrze się kryją. I jeżeli nawet bierzemy jakiś jasny błękit i nakładamy go na wcześniej położony brąz czy czerń nawet, to ten błękit pozostaje błękitem. W gorszych jakościowo kredkach pastelowych zdarza się tak, że jeśli położymy pod spód ciemniejszy kolor, a na to spróbujemy rozświetlić, dodać jaśniejszego koloru, to wszystko nam się zaczyna bełtać, mieszać i robi się taka brudna barwa, taka, wiecie, taka ohydna, taka, której my nie chcieliśmy, która się stworzyła poprzez zmieszanie brązu z błękitem. No to nie wygląda ładnie. Tutaj w Karenach, w pastelach od Karen D'Ache nie zauważyłem tego problemu, chociaż nakładałem na brązy jasne kolory, na czernie jasne kolory i powiem wam, że ta siła krycia jest naprawdę niesamowita. Nakładanie jasnego koloru na ciemny jest zawsze 100% pewne. Nie było ani razu tak podczas tego rysunku, że coś mi się rozjechało, że położyłem kolor i to nie był ten kolor, tylko się zmieszał z tym ciemnym pod spodem. Nie, tego absolutnie nie było. Wręcz wam powiem, bo byłem przyzwyczajony do tego, że pasteli, które używałem do tej pory, one faktycznie się mieszały, że kiedy chciałem nakładać jasny na ciemny, to zaczynało się to mieszać ze sobą. Pastele mają to do siebie. A, za chwilę powiem, to będzie wada. Wada, powiem o wadzie Karenów, ale za moment, jak nie zapomnę, mam nadzieję, że nie zapomnę. O czym mówiłem? A, o mieszaniu kolorów. Jeśli nakładamy jasne na ciemne, to one się nie mieszają, tylko ten jasny, jeżeli na przykład mieliście pod spodem ciemny brąz i nakładacie błękit, to faktycznie na tym ciemnym brązie mamy błękit. To jest bajka, to jest coś pięknego, naprawdę klękajcie narody za tak zrobione kredki, za tak tą właśnie siłę krycia, tą świetlistość, czystość kolorów i siłę krycia. To jest coś, pod czym się muszę wszystkimi kończynami podpisać. Ale żeby nie było za różowo, to na koniec zostawiam sobie, bo już widzę, gadam długo, zostawiam sobie na koniec. Oczywiście, Chris zawsze gada długo, nie? To już przyzwyczailiście się do tego. Dobra, ale już kończę. Naprawdę kilka słów i kończymy. Wadę. Na koniec sobie zostawiłem wadę Karenów, tych pasteli, która mnie osobiście nawet irytowała. Ale to może dlatego, że też
postawiłem to tak wszystko na jedną kartę i postanowiłem, skoro to ma być recenzja i test karanów, to rysunek zrobimy tylko i wyłącznie karanami i nie mieszamy tutaj nic innego. No i to był taki, no nie to, że błąd, ale zrobiłbym to inaczej, gdybym robił drugi raz. Ponieważ kredki te, co uważam za zarówno wadę, jak i zaletę. Dla mnie to była wada pod tym względem, że nie byłem na to przygotowany. Natomiast w tym momencie mogę to również pokazać jako zaletę. Te pastele, pastele od Karen D'Ache są bardzo twarde. Już podczas, kiedy ja pokazywałem VIP-y tego rysunku na Instagramie, pytaliście mnie, czy te kredki są twarde, czy miękkie. One są bardzo twarde. Powiedziałbym nawet, że są bardziej twarde niż pastele, pit pastele od Faber-Castell, chociaż uważałem, że pit pastele Faber-Castellowe są bardzo twarde i nie ma twardszych. Tak powiem, że pastele od Karen D'Ache są twardsze. I to jest taka twardość naprawdę diamentowa. Dlatego uważam, że nadają się świetnie do wykańczania prac, do szczegółów, do takich rzeczy, gdzie trzeba detale wyciągnąć, bo nie nadają się, co może zauważyliście na początku rysunku, że próbowałem rozcierać różnymi sposobami. Próbowałem rozcierać wiszerem, później próbowałem rozcierać pędzelkiem, na końcu rozcierałem palcami. I tak, wiszerem okej, średnio się rozcierają, może być. Najlepiej rozcierają się pędzelkiem. Nie wiem, czy kiedyś wam o tym mówiłem, wspominałem, sam o tym nie wiedziałem, dopiero dostałem gdzieś kiedyś w prezencie w paczce pędzelki do pasteli. Istnieją pędzelki do rozcierania pasteli. I pastele od Karen D'Ache świetnie rozcierają się pędzelkami. Powstaje wtedy taka chmura pyłu i trzeba co chwilę zdmuchiwać. I to jest jedyny moment, kiedy trzeba pastele karany zdmuchiwać, bo one się generalnie nie pylą prawie w ogóle, ale pod pędzelkiem się pylą. I jeżeli używacie pędzelka do rozcierania karan, do wcierania w papier, to musicie co chwilę zdmuchiwać, ale tak jak mówię, pędzelki do pasteli, one tutaj najlepiej się sprawdzają, najlepiej rozcierają te pastele. Wiszer rozciera to średnio, natomiast uważam, że palcami one się praktycznie w ogóle nie rozcierają, wręcz złazi z papieru, co nie powinno mieć miejsca w ogóle podczas używania pastelmatu, papieru pastelmat, bo on jest specjalny. Ja może kiedyś, jeśli będziecie chcieli, dajcie w komentarzu znać, czy chcecie, żeby kiedyś zrobić wam recenzję, test, pokazać wam ten papier od pastelmatu. To jest bardzo drogi papier, może jeden z droższych papierów na rynku do pasteli. I tutaj mamy takie zestawienie najdroższych kredek i najdroższego papieru, także super zestawienie nam się trafiło, ale uważam, że pastelmat, przynajmniej uważam na chwilę obecną, jeśli nie trafię na inny lepszy, to uważam, że pastelmat jest jedynym sensownym wyborem do rysowania pastelami. Ale jeśli będziecie chcieli, bo to nie jest temat dzisiejszego odcinka, jeśli będziecie chcieli, żeby wam opowiedzieć więcej coś o tym pastelmacie, to dajcie znać w komentarzach, zrobimy sobie osobny film na temat papieru od pastelmat. Natomiast, co miałem mówić? A to, że palcami te kredki się nie wcierają w papier, wręcz wycierają się z papieru. Także rozcieranie palcami nie ma tutaj większego sensu i nie daje takiego efektu, jak to jest przy bardzo miękkich pastelach. Nie mówię o tłustych, tylko mówię o suchych pastelach, ale miękkich, takich jak na przykład kochinorki. Pastele od kochinora są bardzo miękkie i one się nadają świetnie do robienia tła i do robienia pierwszej warstwy. I gdybym drugi raz zabierał się za rysowanie karanami, to najpierw zrobiłbym sobie faktycznie tło, pierwszą warstwę, podkład miękkimi pastelami, a dopiero wykańczał rysunek karanami. Robił detale, robił szczegóły, bo karany średnio nadają się, o ile w ogóle nie nadają się, bym powiedział, do robienia podkładu czy bardzo dużego tła, bardzo dużych, jednolitych obszarów danego koloru, czy mieszania, nie nadają się do mieszania kolorów w bardzo dużych obszarach. One się średnio rozcierają. Uważam nawet, że bardzo kiepsko się rozcierają,
dlatego polecam zestawiać je z jakimiś miękkimi pastelami, robić podkład i dopiero tymi pastelami wykańczać pracę. Ewentualnie, jeżeli nie lubicie rozcierać pasteli, wkurza was ten efekt wszędobylstwa pasteli, gdzie one się ciągle rozmazują. Ja na przykład lubię to wykorzystywać właśnie do tła i do podkładu, do pierwszej warstwy, ale jeśli was to osobiście wkurza i nie lubicie tego efektu rozmywania się pasteli, to dla was te kredki będą idealne. Jeżeli wy lubicie rysować, tak powiedziałbym, a la prima, czyli za pierwszym razem, bez tej pierwszej podkładowej warstwy, to te kredki są dla was. Jeśli wy rysujecie nimi tak jak zwykłymi kredkami od razu i nie rozcieracie, tylko cały czas rysujecie, to te kredki będą perfekcyjnie dla was. Wy się nawet nie zastanawiajcie, jak w dym je bierzcie, spełnią wasze oczekiwania. To są kredki twarde. I dla takich osób, które chcą rysować za jednym podejściem, chcą rysować bez rozmazywania, bez rozcierania, to jest wybór genialny. Ja uważam to trochę za wadę, bo ja uwielbiam rozcierać, przynajmniej tą pierwszą warstwę, lubię sobie zrobić kolorowy podkład i dopiero później wykańczać. I tutaj trochę wtopiłem i namęczyłem się przy tym rysunku i nie do końca ten pies wyszedł mi tak, jakbym chciał wyjść, bo w niektórych miejscach te pastele z tej pierwszej warstwy mi się wyciągały i robiły się kolory nie takie, jak ja chciałem uzyskać. Oczywiście da się to okiełznać, da się zrobić pracę. Myślę, że wybrnąłem z tego nawet całkiem nieźle i ten pies wyszedł całkiem spoko, ale to już zostawiam wam ocenie, jak on wyszedł, czy on wyszedł dobrze, czy niedobrze. To już wy ocencie. W każdym bądź razie kredki naprawdę są warte polecenia. Poza tą rzeczą, że są bardzo twarde, czemu bierzcie to pod uwagę, bo to nie jest wada. To też no, dla mnie to jest wada pod tym względem, że ja lubię robić warstwy, lubię rozcierać. Te kredki, te pastele nie lubią rozcierania zbytniego, chyba że robicie to pędzelkiem. Pędzelkiem się bardzo dobrze rozcierają. Tylko pamiętajcie o zdmuchiwaniu pyłu, bo pod pędzelkiem robi się pył, tak jak mówiłem, pod palcami nie. Więc pastele do szczegółów, bardzo dobre. Świetne, podsumowując, już tak na szybciutko, bo miałem się nie rozgadać, ale to u mnie jest normalne. Jak Wieliczko mówi, że się nie rozgada, to wiadomo, że będzie długo. Trzeba się rozciąć wygodnie, wziąć chipsy, kole, odpalić muzyczkę i słuchać, słuchać i słuchać. Dobra, ale podsumowując, kochani moi, świetna jakość wykonania, to jest raz, to jest rzecz chyba, której nie spotkałem w innych kredkach aż tak dobrze zrobionych. Są naprawdę technicznie dobrze wykonane. Ten przekrój ich sześciokątny, temperowanie nie przeszkadza pod warunkiem, że mamy w miarę ostrą temperówkę, więc spokojnie możecie sobie temperować we wszystkich. Nie testowałem, jak się temperują nożykiem, bo tego nie robię, nie lubię. Może się przyzwyczaj, może się, będę się zmuszał do tego, żeby temperować pastele nożykami, to sobie sam obiecuję, bo wiem, że tak się powinno. Wiem, że lepsze efekty wtedy się wyciąga pastelami i na dłużej one służą oczywiście, ale to sam muszę się do tego przełamać. Temperowałem temperówką i miałem w miarę ostrą, używano kilka razy i temperują się bardzo dobrze. I co jeszcze? No i ta ich największa zaleta, właśnie ta świetlistość, ich czystość tych kolorów, to jest rzecz, myślę, niespotykana. Nie spotkałem tej czystości kolorów w żadnych innych pastelach. To fakt, to przyznaję, to jest na plus. I ta siła krycia, gdzie naprawdę jasny kolor na ciemnym możecie położyć bez żadnego problemu. Ja powiem wam szczerze, że nawet wręcz miałem straszny problem. Aha, i to też może powiem jako wadę, bo zabrakło mi właśnie tych kolorów pośrednich. Tak jak wam mówiłem, że te brązy, gdzie mamy kilka jasnych brązów, później mamy średni brąz i później mamy 3 czy 4 ciemne brązy i gdzieś mi zabrakło tych brązów właśnie w okolicy średnich. Jasne, super, spoko, ale tych średnich mi zabrakło i w kilku miejscach na sierści tego pieseła chciałem zrobić właśnie te pośrednie brązy i za nic w świecie się nie dało, bo te jasne były bardzo jasne. Każde delikatne dotknięcie jasnego brązu na czarnej sierści powodowało już takie świetlistą krechę. Próbowałem to rozcierać trochę palcami, żeby to tonować, bo te kredki naprawdę, wierzcie mi, mają taką mega zdolność krycia,
że nawet kładzenie tych jasnych kolorów na ciemne to jest często. Często trzeba uważać, tak jak ja mówię wam tutaj, trzeba uważać kładąc jasny kolor na ciemny, że bierzcie pod uwagę, że to naprawdę będzie jasny. Naprawdę będzie jasne i ciężko jest uzyskać te pośrednie tony. I dla mnie to w pewnym momencie właśnie była wada, bo nie mogłem uzyskać tych średnich tonów brązów na sierści. Trzeba sobie jakoś z tym radzić, cieniując dodatkowo tymi ciemnymi brązami, przyciemniając jasne kreski. Także ta siła krycia tu jest po prostu niespotykana. No, nigdzie w poprzednich pastelach z tym się nie trafiłem, ale pastele są bardzo twarde, ciężko się rozcierają. I co mogę powiedzieć na końcu jeszcze jako wadę, skończę wadą, mimo że jest wspaniała świetlistość tych kolorów, czystość tych barw i genialna siła krycia, tak uważam, że biała pastela w tym zestawie jest totalnie spierniczona. Sorry za słowo, ale powinienem powiedzieć nawet jeszcze gorzej. Ta biała, no jestem rozczarowany bielą. Jestem rozczarowany bielą, bo nie była ona tak biała, jakbym sobie tego życzył. Nie wiem, z czego to wynika. Być może z napigmentowania tej białej kredki, ale pamiętam z innych kredek, z moich pit pasteli, gdzie ta biel była naprawdę taka śnieżno-biała. Kiedy rysowałem psa i używałem bieli, to ten pies był biały. On wręcz był jak po wypraniu, świeżutki, czyściutki, jak po... nie po kokolino. Kokolino był do zapachu, tak? Nie wiem, perwor, persil, czy jakie inne do bieli cudowne wynalazki współczesnego świata, to w pit pastelach taka biała była. Ona była świetlisto-śnieżno-biała. Tutaj tej białej, takiej naprawdę białej, świecącej po oczach mi zabrakło. Niestety. Ale wszystkie inne kolory i to dodawanie tych jasnych na ciemnych to jest po prostu magia. Biała też, biała na ciemnych barwach nałożona jest po prostu biała. Faktycznie, tylko że myślałem, że ona będzie bardziej biała. Wiecie, taki bardziej bielszy odcień bieli. O tak. Także ta biała troszeczkę mnie rozczarowała i to, żeby nie było, że tak cały czas wychwalam tylko te kredki, to podam to jako minus tego zestawu. Dobra, moi drodzy, kończymy ten film, bo miał trwać 15-20 minut, a u mnie jak zwykle jest przeciągnięte dwa razy dłużej. Więc zostawiam was z tym piesem. Wrzucę wam jeszcze tu na koniec porównanie. Porównanie skończonego tego piesa pastelami od Karen Deache i wykonanego wcześniej przeze mnie tego samego piesa, tylko zestawem kredek od Winsor & Newton. Tam był, bierzcie pod uwagę, że tam był bardzo mały zestaw tych kredek. Tutaj mieliśmy ogromny zestaw, więc można poszaleć, ale zobaczcie sobie porównanie rysunku po skończonym, po wrzuceniu gotowego rysunku. Już wrzucę wam jeszcze porównanie, tylko że zostańcie do końca. I zostańcie do końca jeszcze z jednego powodu. Jeszcze będzie niespodzianka na koniec. Wrzucę wam po gotowym rysunku tutaj porównanie tego pieseła wykonanego zwykłymi kredkami w ołówkach i tego pieseła wykonanego dzisiaj. Także zobaczycie różnicę efektu zwykłych kredek i pasteli. No i to są właśnie dwa pieseły obok siebie. Po lewej stronie macie tego narysowanego wcześniej kredkami zwykłymi, ołówkowymi. Po prawej stronie wykonanego dzisiaj. Także myślę, że jeśli ktoś jeszcze się zastanawia, czy warto inwestować w pastele, no to ma odpowiedź. Moje drogie robaczki, tak jak obiecałem na koniec, mała niespodzianka, ponieważ zbliżają się walentynki, a ja was wszystkich naprawdę bardzo, bardzo kocham. Chciałbym, aby ktoś z was
otrzymał ten zestaw ode mnie. Ja wiem, że to już jest zestaw używany, że on już nie jest fabrycznie nowiutki, zapakowany, ofoliowany i tak dalej, ale nie użyłem zbyt dużo tutaj kredek. Zobaczcie, tutaj na tym zdjęciu widać, które kredki zostały użyte i jestem przekonany, że komuś z Was jeszcze ten zestaw sprawi bardzo, bardzo dużo frajdy. A może nawet fakt, że zestaw był używany przez Chrisa, będzie dodatkowym atutem? Tak czy inaczej, moje drogie bączki, kochane robaczki, dla kogoś z Was na 14 lutego przyszykuję, zapakuję i wyślę ten zestaw. Aby mieć możliwość zgarnięcia go, zostawcie komentarz pod filmem. Obojętnie co, możecie napisać, czy Wam się film podobał, czy Wam się nie podobał, możecie napisać, czy Wam się pies podobał, czy Wam się nie podobał, możecie napisać, jakie Wy macie kredki, jakie Wy macie doświadczenia, możecie napisać swoją historię, jakąkolwiek, nie wiem, może miłosną jakoś z okazji tego 14 lutego. A możecie po prostu napisać, cześć, ja chcę, nieważne. Wszystkie komentarze wezmą udział, będą miały możliwość wygrania tego zestawu. Nie mogę powiedzieć, że wylosuję kogoś z Was, bo losowania nie są dopuszczalne, ale wybiorę. Wybiorę któryś z tych komentarzy. Moi drodzy, czas do końca stycznia. Ostatni dzień stycznia do północy jest końcem trwania tutaj tej naszej zabawy i 1 lutego, jak się obudzę, otworzę oczka, wypiję kawę, zajrzę w komentarze i wybiorę jeden z komentarzy i ta osoba dostanie ode mnie ten zestaw. Także zostawiajcie komentarze, zostawiajcie łapki w górę, bardzo Was o to proszę, żeby było więcej filmów, żeby mnie motywować do lepszej pracy i subskrybujcie ten kanał, żeby nie przegapić kolejnych testów i kolejnych rozdań. I do zobaczenia.